Привет, Владивосток. No, mam nadzieję, że wreszcie wszystko bangla. Nie wierzę po prostu, co się tutaj działo, jakie dantejskie sceny, coś niesłychanego, nie macie bladego pojęcia, ile się dzisiaj musiałem namęczyć, żeby łaskawie to wszystko zaczęło chrumczeć jak złoto i żebym mógł dla was zacząć w ogóle nagrywać ten materiał. Miałem sporo czasu, mniej więcej godzinkę na to, żeby nagrać klip, potem będę musiał wyjść, dlatego że muszę odebrać Biankę z innego miasta, z pewnego przybytku. No ale kurde, teraz to już nie, teraz to już jest po prostu jakaś totalna kaszana, bo zostało mi tak, nie wiem, z pół godzinki, może nieco ponad, więc dzisiaj będzie o ciupinkę krótszy klip. Ale czym to jest w ogóle spowodowane? Nie wiem, jakieś takie dziwne bugi, błędy, wszystko się zaczęło pierdupceć. Wyobraźcie sobie, że na początku chciałem włączyć tą grę, no i pojawił mi się po prostu czarny ekran. I tak kilka razy musiałem resetować komputer. Nie wiem w ogóle z jakiego powodu. Nie wiem co się, jak co było w ogóle przyczyną. Co się to Janie pawliło. No ale tak było. Gra nie chciała działać, odmówiła mi posłuszeństwa. A ty to co? Patrzcie kurde, jak sobie dogadza za tym kamieniem. Jak się masturbuje, psicocyt jeden. No dalej to cieszy, kurde mać. No po prostu cieszy, jak cieszy to Inoros. Nawet jakieś znajdźki tu są. Mina jest przede wszystkim, ma inny minem. Nawet bym to podniósł. No, więc najpierw wyobraźcie sobie... Rozminirować, dokładnie. Będziemy rozminorowywać. Wyobraźcie sobie, na początku gra mi się nie chciała z jakiegoś tajemniczego, niewyjaśnionego powodu uruchomić. Kilka razy musiałem resetować komputer, żeby wreszcie zaczęła jakkolwiek współpracować z moją skromną osobą. Potem się zdupcył program do nagrywania. No i z programem do nagrywania też miałem nie lada problemy i to przez dłuższy czas, dlatego że wyobraźcie sobie, tu w ogóle mogę wejść, to jest podejrzane. Może coś tu będzie, a może nie będzie nic, ewentualnie bardzo brzydka tekstura będzie. No, to zostałem nagrodzony za moje zbieractwo bardzo brzydką teksturą, dziękuję wam twórcy gry. No ale dobra, long story short, nie chciał mi się uruchomić program do nagrywania, pokazywał mi, że działa i że nagrywa, tyle tylko, że nie archiwizował żadnego materiału, więc super, jak się łatwo spodziewać. A jak już to wszystko jakimś cudem ogarnąłem, wreszcie, po iluś tam minutach... Aha, no to nie wejdę. No jak nie wejdę, to nie wejdę. Po iluś tam minutach walki, takiej rozpaczliwej... No szlak! Rozpaczliwej... A ty co?! Proszę, kurde! Rozpaczliwej walki o przetrwanie, no to się okazało, że mi się telefon zaciął i nie byłem w stanie uruchomić stopera, więc no, ekstra. To po prostu było coś pięknego, niewidzialna ściana, serio, w dzisiejszych czasach, 21 wiek jest, god damn it, a wy mi tu niewidzialne ściany prosto w twarz. Dobra, czekajcie, co ja chcę w ogóle robić? A, właśnie, może przy okazji się z wami przywitam, bo tak jestem wkurzony tym zaistniałym dziadostwem, które się wydarzyło, że nawet zapomniałem. Tu mam znaczek zapytania, czy idziemy raczej w tamtym kierunku. No dobra, dobra, skoro tak, to idziemy. Ale zobaczyłbym jeszcze, co będzie tutaj, bo to jest chyba alternatywna ścieżka, prawda? No zdecydowanie, chyba prawie na pewno jestem... Prawie chyba pewien, chyba nawet tak, że to będzie jakaś taka alternatywa, ale to bardziej alternatywa na przyszłość. Natomiast na razie pójdę tam, gdzie mi dokładnie twórcy gry... Nie! No nie mogę! W ogóle nie jestem przyzwyczajony w tym tytule, żeby uważać na te zasrane miny, z uwagi na to, że cały czas mi pika ten dupcyngiel, no i to tak człowieka, wiecie, gdyby on zapikał raz na 10 minut, to człowiek by się na tym skupił, a tak to cały czas on mryga, pika, śpika, to człowiek już w ogóle olewa. No ale dobra, nieważne. No, więc zapomniałem się z wami przywitać, tak więc hej, cześć, siemandero wam wszystkim ludziska. Pomimo tych problemów technicznych mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj jakiś ciekawy klip, materiał filmowy napitrosić i że będzie dla was czymś przyjemnym w oglądaniu, czas pokaże. Natomiast witam was nie gdzie indziej jak na kolejnym, mam nadzieję całkiem ciekawym i nietuzinkowym materiale serii Zagrajmy w Metro Exodus, czyli w drugie DLC do owego tytułu tak naprawdę. No bo to przecież nie jest podstawka. Co to kurde się dzieje? Dor. Tak miało być? Jaki kurde bandyta, a w mordę byś chciał? Suka,
Co za bestie! Idźcie i wezmijcie! Interesna, kto za tych klaunów mstyć będzie. Okej. No dobra, tylko że... Strzelają. A, widzę, tak, są tam, proszę bardzo. What? Taki celny jesteś, ty masz tylko karabin. Halo, ja mam snajperkę. O, bo się pogniewamy. Nawet nie wiem, skąd do mnie strzelają, prawdę mówiąc. Czekajcie, muszę zbudować dystans do przeciwnika. Na kontenerim. What? Co to za dźwięki? Tu gdzieś są mutanty? Tak, tu gdzieś są mutanty, zdecydowanie. Na początek pozbiemy... Pozbiemy się tego plugastwa. Pozbędziemy oczywiście, chciałem powiedzieć, ale coś mi nie wyszło. Więc będę się pozbiewał. Kurde, cały czas to ryczy gdzieś w okolicy, boję się, że mnie otoczą. Dobra, snajpa jest ogólnie w pytę, to znaczy powiedziałbym, że taka użyteczna, chociaż dla lepszego efektu i własnej orgi mentalnej pozwólcie, że zdemontuję tutaj na razie tłumik. Ho, ho, ho! Zacznę to będzie. Po prostu wiecie, lubię ten dźwięk snajperek w grach. Kurde, sporo ich tam jest. O tak! Ale oni chyba też tam mają snajpera, proszę, proszę, co to się tam dzieje? Jakąś lunetę widziałem snajperską, czy może mi się wydaje? O, headshot! No i to jest zacne. Ale bardzo celny ostrzał prowadzą, pomimo tego faktu, że to są zwykle jakieś takie pistoleciki maszynowe, to jednak trafiają gnojki na taki dystans. Dobra, reload! Taktycznym, strategicznym! Czy ktoś jeszcze przetrwał? Czy ktoś tam jeszcze żyje? Czy ktoś tam jeszcze oddycha? Chyba nawet nie. W każdym razie wiele na to wskazuje, ale gdyby nie oddychał, to by się muza skończyła, więc... Wiecie, standardowe zasady gamingu. No. Trochę się snajpą pobawiłem. Bardzo mi się podoba ten efekt w tym podobnych tytułach growych, jak się strzela karabinem snajperskim. Wiecie, to jest ten potężny huk i potem on się odbija echem po okolicy. To jest takie miodne, takie mocarne. Coś pięknego, naprawdę. Taka epopeja zarąbistości. Tak czy inaczej, pozwólcie, że dalej będę swobodnie pierdaczył i popierdywał o tematach ciekawostkowych. Ostatnio ględziłem o czym ja w ogóle ględziłem? No ględziłem o takich wątkach związanych z tym, z czym może być potencjalnie związany świat postapokaliptyczny, który mógłby się zrealizować w prawdziwym świecie. To znaczy, jak cywilizacja ludzka mogłaby dojść do takich uwarunkowań, do własnej samozagłady, czyli do apokalipsy według świętego Jana. No i już nadmieniałem, że troszeczkę współczesny świat cywilizacji ludzkiej z perspektywy świata nauki zaczyna odchodzić od owej tezy, że prawdopodobnie na tą krawędź przepaści naszego rozwoju doprowadzi nas mina. Gdzie jest mina? Znaczy nie, mina nas nie doprowadzi, ale gdzieś tu mina jest, trzeba uważać. No dobra, trzeba wypatrywać. Doprowadzi nas wojna atomowa, wojna na totalne wyniszczenie. Oczywiście nastawiona na walkę o hegemonię, czyli o władanie nad światem, o udowodnienie, że my jesteśmy potężniejsi. Raczej z biegiem czasu świat nauki odchodzi od takiej hipotezy, że to właśnie będzie z tym związane, chociaż nie znaczy to wcale, że cywilizacja ludzka, że jej właśnie sztaby naukowe nie uważają, że sami się nie wyrżniemy, bo to nie mylić jednego z drugim. To ludziska jest całkiem prawdopodobne, że my się sami wyrżniemy kiedyś tam w jakiś sposób. No co przecież, ej! Chryste panie, no szukałem, na kuckach byłem, a i tak mi to wybuchło. Pierdacze takie roboty, jadę w Bieszczady. Przestaje mi się podobać takie wybuchanie tych min prosto w twarz. No nic, muszę użyć apteczki, nawet sobie jakąś skraftować. Niestety inaczej to być nie chcę. Więc skraftujemy, no chyba nawet ze dwie, myślę. A w sumie mam w trzy dupy zasobów, więc czemu nie? Mogę troszeczkę zaszaleć. No i dobra. No i ludziska. W dalszym ciągu nasz świat nauki, nasze sztaby naukowe, najbardziej uznane umysły cywilizacji ludzkiej są zdania, że prawdopodobnie to właśnie walka na totalne wyniszczenie, bądź też bardzo śmiercionośne technologie samozagłady, czyli rozwój technologiczny w nastawieniu na zbrojenia,
jest głównym powodem, zasadniczo nawet nie tyle powodem, co po prostu jest głównym rozwiązaniem tak zwanego paradoksu Fermiego. Paradoksu Fermiego, o którym wam bardziej dogłębnie opowiadałem przy okazji prowadzenia serii Zagrajmy w Dead Space 2. Jeżeli ktoś tam dokładniej chce sobie o tym posłuchać, to rzecz jasna polecam sobie zobaczyć tam tą seryjkę. Bardzo fajna z perspektywy tych ciekawostek, które tam poruszałem. Dokąd to jest droga? Nowe znaki zapytania się pojawiły i coś pominąłem, słuchajcie. To jest dziwne, czemu ja tamtędy przeszedłem, a cały czas mi się tam wyświetla znak zapytania? Ha, dobre pytanie. Coś mogłem pominąć. Na razie idę tędy, zobaczymy dokąd mnie to doprowadzi. No i ludziska, bardzo pokrótce, żeby tak nie być gołosłownym i żeby wytłumaczyć tym, którzy nie pamiętają, ewentualnie nie oglądali tamtego gameplayu, czym był paradoks Fermiego. Oczywiście jest to paradoks tego, jak statystycznie i naukowo powinien wyglądać wszechświat, a jak wygląda. To jest taki dysonans pomiędzy tym, co obserwujemy, a tym, co powinniśmy obserwować w otaczającym nas wszechświecie z perspektywy ilości istnienia i funkcjonowania inteligentnych cywilizacji wokół nas. No bo co, z perspektywy czysto statystycznej wydaje się, że cywilizacji inteligentnych, funkcjonujących cywilizacji wokół nas, innych ras, innych gatunków, funkcjonujących na innych planetach, w innych systemach gwiezdnych, powinny być jawne decyliardy, jawne krocie. Dlaczego? Dlatego, że no wiemy, jak wygląda wszechświat, prawda? To, ile potencjalnie jest życia we wszechświecie, rzecz jasna zostało scharakteryzowane i opisane tak zwanym równaniem Drake'a. Równanie Drake'a w znacznej mierze po dziś dzień jest oparte o niewiadome, bo tam nie wszystkie elementy składowe zostały wyjaśnione i ustalone, sprecyzowane, ale nie zmienia to faktu, że no mimo wszystko pozwala ono mniej więcej tak plus minus domniemywać, że no tego życia we wszechświecie powinno być strasznie dużo. To powinna być taka kipiel życia. No ja to ja! Że niby kto? Brat mój, tak nazywajmy. По мирному не получилось, так он киллера прислал. Я не киллер. Да? Ну, извини. Я что-то нервный стал. Это из-за брата моего. От него всего можно ожидать. Это я из-за него на помойке этой прячусь. В шее переростков жру. Окей. Молчать, тварь поганая! На жаркое не терпится! Такая же дрянь мразотная, как брат мой. Он автосалон мой отжать хочет. Мою долю, в смысле. Автосалон? Автодом права руля братьев Кувшиновых. Не слыхал? Не здешний, что ли? Нас тут все знают. Мы японцев с пробегом продавали. Лучшие качества. Же что? С нуля бизнес построили, вопреки всему. И только поднялись, этот козел меня кинуть решил. Прихожу с утра, а охрана уже новая, меня не пускает. Было ваше, стало наше. Брат называется. Правильно мне Анжелка, бухгалтерша наша, говорила. Нельзя было ему доверять. Вот все и рухнуло из-за него. Но война... Да насрать на войну. Меня брат родной кинул, понимаешь? Окей. Но у меня план есть. Надо в автосалон пробраться. Из сейфа документы забрать и мне принести. Тогда я ему покажу. Да. Ты не подумай. Я его нищим не оставлю. Брат все-таки. Я не он. Но зубы его ядовитые вырву. Поможешь мне, а? Нужно у этого гада, брата моего, его часть кода от сейфа узнать. Мы каждый только половину знали, чтобы показать, что все наше общее. Понтовались так. Дураком я был. Код целиком только Анжелка знала. Узнай его половину кода, открой сейф и мне документы принеси. Поможешь? Да. Смотри, моя половина кода. Один, два, три, четыре. Bardzo inteligentnie. Чего? А, неважно. Давай, мужик, я тебя тут ждать буду. Вместе мы ему покажем. Покажем.
Теперь посмотрим. Gościu, czy ty w ogóle się jakkolwiek zorientowałeś, że świat przestał istnieć? Mój budżet, tylko mój. Ogólnie to nieważne, że cywilizacja ludzka jest na krawędzi przepaści. Ogólnie kto by się tam przejmował tym, że wszystko, co do tej pory istniało, przestało istnieć. Ogólnie kto by zwracał uwagę na to, że przecież żyje gościu na jakimś totalnym zadupiu, niczym w Falloutie Tactics czy coś w ten deseń. Dla niego najważniejsze jest to, że ktoś mu tam ukradł przed wojną salon samochodowy. To ma sens. Nie no. Typ jest typowym wariatem, chciałoby się rzec, to jest więcej niż pewne, ale co, poza nim, to tak naprawdę tutaj nic nie ma. Krewetkę trzyma. I to ta krewetka się wydzierała. Dobra, powiedzmy, że go tutaj zostawię. Nie wiem, czy to nawet była jakkolwiek poboczna misja. Chyba nie, no bo nie wydaje mi się, żebym rzeczywiście jakiekolwiek kody mógł mu przynosić. No bo byłoby to dosyć dziwne i głupie, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, jak wygląda świat. Ale nie wiem, ciężko powiedzieć. Natomiast powinienem był tu przypłynąć motorówcynom, a ja niestety jej nie wziąłem i to jest wielki błąd i muszę po nią teraz iść, bo ta motorówka potem mi pozwoli eksplorować kolejne podzespoły lokacji w tym miejscu, więc zdecydowanie by się to przydało. Tak więc to teraz uczynię, pozwólcie, że... Wow! No super, to zrobiłem. Pozwólcie, że się cofnę, ale spokojna rozochrana, nie przewijajcie, dlatego że postaram się ględzić o ciekawostkach. Więc kontynuując, tak jak mówiłem, równanie Drake'a jest równaniem, które z perspektywy czysto statystycznych obliczeń powinno nam prezentować tak czysto obrazowo, jakie są szanse na to, że istnieje życie wokół nas i ile tego życia powinno być. I zgodnie z równaniem Drake'a, wykreowanym na bazie tych statystycznych obliczeń, no wydawałoby się, że życia wokół nas powinno być potwornie dużo. Wszechświat powinien wręcz od niego kipić. No bo co? Wokół każdej gwiazdy kręci się chociaż kilka planet. Każda galaktyka ma setki milionów, o ile nie miliardy gwiazd. Galaktyk również są jawne miliardy. To daje prawdziwe kwintyliony możliwości w tym zakresie, a jednak tego życia nie ma, jednak cywilizacja ludzka go do tej pory nie zaobserwowała i właśnie ta różnica pomiędzy tym, co obserwujemy, a tym, co nasze sztaby naukowe wyliczają, to jest paradoks Fermiego. Jednym z głównych wyjaśnień paradoksu Fermiego, uznanym przez świat nauki w dzisiejszych czasach, jest właśnie to, że każda cywilizacja, podobnie jak sama cywilizacja ludzka, cywilizacja ziemska, potrafi prędzej czy później opracować takie technologie, które umożliwią jej dojście do samozagłady, czyli po prostu samodestrukcji, tak, samozniszczenia. No, w naszym przypadku to są głowice termojądrowe, no bo powiedzmy sobie szczerze, niewiele, stosunkowo niewiele brakuje, żeby ludzkość rzeczywiście mogła się sama wyrżnąć. Przecież to jest kwestia jednego wariata, tak? Na odpowiednim stanowisku, które akurat się przytrafi. Będziemy mieli na tyle pecha, że akurat się trafi... Okej. Okay. I co, i mogę według tych nut, co kiedyś tam były, jakoś grać, czy nie bardzo? Zaraz zobaczymy. Bo niby te nuty znajdowałem, ale... A, mogę zmieniać melodyjki. No, takie w sumie trochę niepotrzebne, ale smaczek jest, już to kiedyś widzieliśmy. Fajna rzecz, bym powiedział. Dobra, teraz ważna kwestia, dokąd teraz powinienem iść? Bo tych znaków zapytania trochę mam. Jeden się rozwiał, powstały mi dwa kolejne. No i właśnie teraz dobre pytanie. Powiedzmy, że tą motorówkę... Bardzo mnie martwi to, że jeden mi nie zniknął, znak zapytania, chociaż powinien zniknąć, bo już lokację przemierzyłem, tam gdzie on był, więc trochę to podejrzane, ale zanim popłynę dalej na lewo, to jeszcze się udam na prawo, bo tam tych znaków zapytania jest po prostu więcej. Tak czy inaczej, ludziska, powiedzmy sobie szczerze, niektórzy w świecie nauki, niektórzy uznani naukowcy uważają, że takie mechanizmy zdolności do osiągnięcia poziomu samodestrukcji i wykorzystanie owych zdolności to jest tak naprawdę zaprojektowane przez genetykę, przez naturę jako taką. To znaczy natura sama się zabezpieczyła przed kreowaniem się monokultur dominujących jakieś przestrzenie,
taki sposób, że prędzej czy później te monokultury, jeżeli osiągną odpowiedni poziom rozwoju, same się wyniszczą, będą się w stanie same zdegradować, prawda? Wielu naukowców rzeczywiście uważa, że tak jest i że to jest naturalna kolej losu, że cywilizacja ludzka to jest kwestia czasu, aż sama się wyrżnie i że każda inna cywilizacja, chociaż być może jest znacznie bardziej rozwinięta od nas, prędzej czy później osiągnie ten poziom samodestrukcji, zdolności do owej samodestrukcji, no i prędzej czy później się sama wyniszczy. Czy tak jest, czy tak nie jest, no możemy wierzyć w to. No kurde, tutaj mam ten znak zapytania, słuchajcie, no. Nie, zaraz, to nie tutaj jest, to jest za tym budynkiem. A widzicie, to zmienia postać rzeczy. Ale tam... Dobra, dobra, to daje pewien potencjał, bo z tej strony tam raczej nie przejdę. Ja bym tam musiał chyba podpłynąć. I to rzeczywiście ma sens, bo tutaj byłem, znaczy nie dokładnie w tym miejscu, ale nie, to miejsce raczej nie daje możliwości eksploracyjnych, czyli już wiem, dokąd powinienem iść. Niektórzy są zdania, no to jest tak naprawdę, to są dwie szkoły, tak? Ludzie się podzielili, niektórzy są zdania, że prędzej czy później dana cywilizacja, nie mowa tutaj o ziemskiej, ale jakaś anonimowa cywilizacja, prawda, ekstrapolując to do większej skali, że zbiór cywilizacji prędzej czy później osiągnie taki poziom rozwoju, że już nie będzie się w stanie zniszczyć, bo po prostu stanie się zbyt inteligentny na to. Że ludzkość, jeżeli odpowiednio długo by istniała, to także wyzbędzie się swoich podstawowych zwierzęcych instynktów, walki o przetrwanie, walki o ograniczone zasoby, takie jak pożywienie, zasoby naturalne, załóżmy ropa, uran, ziemię do zamieszkania, grunty orne do zasiania, załóżmy jakichś upraw, żeby przetrwać i tak dalej, i tak dalej. Coś mi ujęło hapeku, nawet nie wiem co za bardzo. Tam mogę chyba przepłynąć motorówcyną. Natomiast tutaj, co ja tu znajdę? Dobre pytanie. Zwiadowca. Więc niektórzy uważają, wezmę może tutaj tłumik, że da się osiągnąć taki poziom. Inni są zdania, że nie da się osiągnąć takiego poziomu, bo to jest właśnie taki, powiedziałbym, naturalny proces ewolucji i samej natury, że ona się w ten sposób zabezpiecza przed tymi monokulturami i że każda cywilizacja albo prędzej czy później osiągnie technologię, która ją wyniszczy, technologię naukową, która ma na celu rozwijać. Czyli tak jak na przykład, nie wiem, wielki zderzacz hadronów, ktoś naciśnie guzik celem odkrycia tajemnic wszechświata i nagle wszystko się rypnie i przestanie istnieć. Albo alternatywnie, no właśnie cywilizacje się wyniszczają na wskutek wojen przy użyciu bardzo zaawansowanych technologii. Jak jest naprawdę, chyba nigdy się tego nie dowiemy. Chociaż kto wie, być może kiedyś takie dni nastaną, że rzeczywiście ta niepewność zostanie przed nami rozwiana. Wow, mogę się przespać! Czyli mamy 100% mechanikę podstawki tytułu. To akurat bardzo mocno mnie urzeka. Czy ja jestem w stanie cokolwiek ciekawego tutaj zrobić? No amunicję wykraftować to na bank. Do snajpy! A widzicie, z tego skorzystam na bank. Tak, to na pewno. Sporo amunicji do tego wykraftuję, bo z tego będę po prostu korzystał. No, i w sumie dobrze jest, mogę sobie jeszcze wyczyścić bronię. Prewencyjnie, czemu nie? To też jest całkiem przydatna rzecz, ciekawa mechanika. Z karabinu teraz mniej korzystam, no z tą snajpą będę chodził raczej. I co, i mogę się przespać? W sumie nie byłoby to głupie, żeby wiecie, tak sneaky fakiersko podejść i przespać do nocy, załóżmy, coś w ten deseń. Zobaczmy. Mógłbym do nocy? Spróbujmy, czemu nie? No, natomiast dokładniej o właśnie hipotezach rozwiązania paradoksu Fermiego opowiadałem przy okazji serii Zagrajmy w Dead Space 2, więc nie będę się powtarzał. No ale rzeczywiście na ile się da oszukać te zwierzęce instynkty zaprojektowane przez genetykę, na ile one są stałe i nie da się ich oszukać, to jest kwestia płynna i temat do dalszej polemiki. Tak naprawdę, to ludzie się jeszcze cały czas na te tematy spierają. Mało gwiazd jest, to mi się nie bardzo podoba. Niby jest noc, ale prawdę mówiąc, no trochę z dupy. Ja pamiętam, że w podstawce to jak była noc, to naprawdę nie było widać nic. To znaczy bez noktowizora czy latarki to ciężko się chodziło, bo no po prostu było ciemno jak Heban. Takie ciemności faraona, egipskie raczej się mówi, czyli po prostu no ciemno jak w dupie, tak? A tutaj, no taka noc nie noc, to znaczy, no niby troszeczkę bardziej ponuro się zrobiło, ale no i tak wszystko widać, więc średnia noc, bym powiedział. No ja jestem jednak bardziej takim zwolennikiem realizmu w grach, czyli ja bym sobie życzył, żeby ta noc była prawdziwa, taka na Full Metal Jacket. No ale tutaj twórcy postanowili zrobić inaczej,
Z dupy. Troszeczkę zbyt łatwo moim zdaniem, no ale... Co ja tam wiem? Dokąd ja w ogóle idę, słuchajcie? To są wszystko chyba poboczne lokacje, których w ogóle nie muszę eksplorować. Tak mi się wydaje. Ale z drugiej strony, jeżeli zejdę tędy, to już nie wrócę. Bo tu jest zeskok i potem już na to nie wskoczę, nie? Więc kurde, dobre pytanie, czy ja tam w ogóle chcę iść? Dobra, pójdę, co się tam będę. No ale co, już tam nie cofnę się, tak? No już się cofnąć nie mogę. Okej. Potworki na potworki to raczej karabin. O kurde, dużo potworków. Słuchajcie. Uuu, demon. No, zaczyna się robić grubo. Ja nie jestem pewien, czy ja z demonem chcę walczyć. Ale chyba nikt mnie nie będzie pytał o zdanie, co mi się tak wydaje. Czy on mnie widzi? Jep, tak on mnie widzi. Bardzo to brutalne, ale niestety prawdziwe, on mnie widzi. Biegnij grzechu, biegnij grzechu! Niedobrze! Jak demy, tu też nie wejdę. To co ja mam zrobić? To jest w ogóle zamknięta arena. Ha. Nie jestem w stanie stąd zbiec. Czyli co, muszę go pokonać, tak? Dopiero wtedy mi gra odblokuje drogę dalej prawdopodobnie. No to spróbujmy, no co zrobić. Chociaż ja mam ten tryb jednostrzałowy, to tak nie do końca. A proszę, kurde mać. Czekajcie, muszę zmienić tryb. To jest kwestia ulepszeń. Zaraz to zrobimy. Czyli co, bym musiał założyć chyba to. Mi się wydaje. Trzech nabojów w serii, to nie, to ja bym musiał to założyć. No dobra, gdzie jesteś? Dawaj buźkę pod topór zarazu, co? Jest! Meine kleine, das ist demony! Muszę z dziadem walczyć, naprawdę nie ma wyjścia. Dziwnie walki z demonem zostały zmienione w tych DLC-kach. To znaczy w podstawce one były naprawdę bardzo niebezpieczne i krwiożercze. A tutaj ten demon się tak trochę jakby czai. I zamiast on mnie atakować, to ty cały czas tylko te nietoperki, te jego przydupasy. A demon siedzi i nic nie robi, nie? Trochę dziwaczne, no ale tak to ktoś wymyślił. Nie jestem przekonany, czy to jest fajna mechanika, czy ona mi się tak mocno podoba. Z pewnością nie jest tak urzekająca, jak mechanika z podstawki. Panie demon, kajżeś pan polos. Walcz z tumbagu, a nie tam się kryjesz. O, kraja mi gościu arenę. Tak niezbyt fajnie. W jego wykonaniu. Nie wiem bardzo, czy z tymi małymi mam w ogóle walczyć? Kurde, nie wiem. Dobra, spróbuję do tych małych też strzelać, bo nie ma żadnych pasków zdrowia, to ja nie wiem, czy ja zadaję jakikolwiek damage takim potworom, jak do nich strzelam, czy też nic nie robię. Nie mam dla tego pojęcia. Czekajcie, bo mi tu jakiś ważny SMS chyba przyszedł w tle, więc pozwólcie, że przeczytam, bo tak jak mówiłem, mam Biankę skądś odebrać. Okej, dobra, to jeszcze troszeczkę czasu mam. To jeszcze myślę, że zdążę troszeczkę dograć coś, nie coś. No gdyby nie te problemy techniczne dzisiaj na początku strumyka, to naprawdę wyszedłby długi, fajny, przymulaśny odcinek taki. Taki, no z chlebem taki po prostu, taki. No a niestety, no wyszło inaczej, ale nieważne. Dobra, słuchajcie, czyli będziemy walczyć z demonem. Skoro chcę walczyć z demonem, to tak jak mówiłem, potrzebuję takich zmian. No i w sumie tyle, tu nic innego nie wymyślę. Dobra, idziemy. Mister Demon. Mister Meister Magister. Nie wiem za bardzo, jak z tym gównem walczyć. W sumie mam jeszcze koktajle Mołotowa, no może tym też by się udało jakoś coś tam ogarnąć, nie wiem. Dobra. Jest i un. Pozwólcie, że przez chwilę się skupię na gameplayu. No i spróbujmy, nie oszczędzać amunicji, tylko walczyć tak naprawdę na 100% możliwości moich. Do tych małych, dobra, też spróbuję do nich strzelać. Nie wiem, czy to cokolwiek daje. Gin! Umrzyj! Tak, jak strzelam do małych, to się rozlatują, czyli to coś daje. Gdzie ty, dziadu, jesteś, co? Ono tu, synek! Co to, kurde, mać, robisz? Zostaw to świetnisko! Okej.
Tak, małe się rozlatują, dziady. A tak wręcz, fał, co ty do mnie szprechosz? Nie mam już pocisków! To słabo. No to troszkę z dupy, bo co ja, snajpą mam z nim walczyć? No nie, no. Nie wygłupiajmy się. Kurde, no niedobrze. A sobie pocisków nie wykraftuję. Myślałem, że mam sporo amunicji, no ale się jednak pomyliłem. Czekajcie, mam jeszcze amunicję inną. Tylko jak z niej skorzystać? God damn it. O, widzisz, dobrze jest. Mam jeszcze amunicję zapalającą. I w końcu jakiś taki chyba jest mini boss, więc w sumie jak na niego tego nie wykorzystam, to na kogo, nie? Kurde, spływaj! Gdzie jest ten dziad? Jest! Dobra, schował się. Morda sklepana, w sumie dobrze jest. Oj, przydupasy przyszły, niedobrze. Na nich to nie będę marnował dobrej amunicji i dobrej broni, nie? To w końcu bez przesady, nie ma co popadać w paranoję. Czy demonidło se poszło? Dobra, już widzę, że do walki z nim to ja potrzebuję dużo więcej amunicji, bo mi jej po prostu fizycznie zabraknie. To tak nie wyjdzie, niestety. Nie starczy mi jej. Praktycznie już nie mam czym walczyć. No, no i to by było na tyle. I moje możliwości walki się już wyczerpały. Czyli tak to nie będzie. Raczej. Panie kochany, umrzesz może trochę, czy nie? Jakby tak se gościu nie za wiele robi z tego, że ja do niego w ogóle jakkolwiek strzelam. Dzisiaj to zginiesz, wasz mość! Nie ma szans, nie starczy mi jamo. Wow! Niby walka, no... Arenę już mi tak okroił, że nie bardzo nawet mam gdzie chodzić. Okej. Panie ko... Aha, no to super. To się nie może dobrze skończyć. No dobra, no, snajpa też broni, nie? W sumie czemu nie? Chociaż... Ja nie wiem, czy ja mam z tym walczyć, czy mam po prostu uciekać. To jest dobre pytanie, w sumie. Dobra. Apteczka! Daj, apteczku! Nie, to było głupie. Rzucanie czymkolwiek nie ma tutaj sensu. Pterodactyl hono tu synek. Nie, to jest też z dupy. Kurde. No i co? Tak chyba miało być. Słuchajcie. O-o. No to gorzej. Chyba gnoja zatłukłem. Mi się wydaje, że on padł i tam po prostu dobiły go te małe. Znaczy te takie wcale nie takie małe, bo one są większe ode mnie, ale te szczurki takiej wielkości 5 metrów, nie? I tam już nie wrócę, słuchajcie, muszę iść teraz przed siebie. Gdzie ja w ogóle jestem? Tak dziwnie zawędrowałem, no ale tak musiało być. No nic, dziwna to była walka, taka troszeczkę na styk bym powiedział, bo się wyprułem, wysrałem, wybździłem ze wszystkich nieomal pocisków, jakimi dysponowałem, więc teraz będę musiał naprawdę kreatywnie walczyć, bo nie za wiele mam amunicji do czegokolwiek. Prawdę mówiąc, tylko do snajpy, ale walkę niejako przeszedłem. Jest to, powiedzmy, powód do dumy, że pomimo braków, że tak powiem w cudzysłowie kadrowych, dałem radę. Natomiast niestety odcinek może taki nie za szczególny mi wyszedł, bo poza tą walką z demonem, to prawdę mówiąc, no co, no troszeczkę się pobiłem z bandytami, odwiedziłem kilka takich mniejszych miejscówek, pogadałem z tym wariatem od salonu samochodowego, zbyt wiele na tym materiale nie zrobiłem, tak jakoś opornie to wyszło, ale nieważne. Ważne, że rozprawiłem się z demonem, będę rzecz jasna na kolejnych materiałach grał i przechodził tytuł dalej, natomiast dzisiaj, jako że no tak, jak mówiłem, wystąpiły te problemy techniczne na początku klipu, no to
musi on być nieco krótszy. Pozwólcie, że się tylko delikatnie poględzę o ciekawostkach. Będę się z wami żegnał. Tak więc, cóż można rzec? No, ględziłem o paradoksie Fermiego, ględziłem o tym, że właśnie te instynkty pozwalają, te prymitywne instynkty walki o przetrwanie pozwalają przetrwać gatunkom w skali mikro, ale jeśli jakiś gatunek nadmiernie się rozmnoży i rozwinie technologicznie, tworzy tym samym monokulturę, no to równie dobrze te instynkty mogą być dla niego samodestrukcyjne i doprowadzać cywilizację we wszechświecie do zguby, w tym być może również cywilizację ludzką kiedyś. Niektórzy uważają, że to także właśnie to zabezpieczenie natury przed monopolem gatunkowym. Możemy sobie spekulować. No i jest to główny powód tego, dlaczego nasza cywilizacja przestała próbować, co ciekawe, nawiązywać kontakt z obcymi cywilizacjami, które mogą istnieć we wszechświecie, w kosmosie. Dawniej żeśmy wysyłali jakieś znaki, prawda? Fale świetlne, radiowe, staraliśmy się sondy wysyłać z dokładną pozycją, gdzie się cywilizacja ludzka znajduje, ludzkość jako taka, gdzie jest ulokowana planeta Ziemia. Teraz już zaniechaliśmy takich działań, już tego nie robimy. Nie wiem, czy wiecie, ale rzeczywiście tak się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że na międzynarodowym kongresie poświęconym życiu pozaziemskim największe umysły planety Ziemia zaczęły obradować swego czasu na ten, to już było lata temu, natomiast na ten właśnie temat. Czy warto w ogóle to robić? Czy uważają, że inne gatunki mogą być podobnie agresywne i destrukcyjne do naszego? Dysputy przerywano także licznymi wystąpieniami, no i prezentacjami naukowymi pokazującymi statystyczne szanse na poszczególne scenariusze. Efekt owego posiedzenia był jeden. Sztaby naukowe Ziemi oznajmiły jednogłośnie, że ich konkluzja jest taka, że rzeczywiście uważają, iż nawiązanie kontaktu z innymi, bardziej zaawansowanymi formami życia, od nas, od Ziemian, prawdopodobnie zakończy życie gatunku ludzkiego i od tego momentu, tego sympozjum przestano starać się zwracać uwagę. Siedzimy po prostu cicho, jak taka trusia pod miotłą, taka myszka pod miotłą, szara zresztą, i nadmiernie nie zwracać na siebie uwagi we wszechświecie, bo rzeczywiście istnieje taka groźba. Oczywiście wątek taki troszeczkę dziwny mi się tutaj wkradł, ale będę go kontynuował na kolejnym materiale, bo zobaczycie, że jeszcze nawiążę do tych tematów, które w tym wątku, do tych tematów, które poruszałem do tej pory, i wszystko się zepnie jedną spójną klamrą, w spójną całość, ale to jeszcze w przyszłości. Na razie ode mnie to tyle. Musicie mi wybaczyć taki materiał, gdzie jakoś potwornie dużo rzeczy się nie działo, no ale tak jak po prostu mówiłem, no tak wyszło, tak? Mogę jeszcze parę metrów przejść do przodu, ale czy ja tu coś ciekawego znajdę, raczej wątpię. O, tu jest chyba droga wstecz. Czyli mogę się cofnąć, słuchajcie, czekaj. Czyli ja mogę się cofnąć do poprzedniej lokacji? Mogę, i to już jest droga obustronna, to znaczy mogę ją normalnie, legalnie przemierzać w tą i nazad. To dobrze, bo to mi pozwala, wiecie, trochę się bałem, jak ten gameplay w przyszłości będzie wyglądał w momencie, kiedy nie będę miał amunicji, ale skoro mam dostęp do stołu, no to już jest luzik, bo tak naprawdę wszystko sobie wykraftuję. Apteczek potrzebuję co najmniej kilka, nawet tak ze cztery, no i przede wszystkim ta nieszczęsna amunicja w liczbie bardzo dużej. O kurde, ale mołotowy są drogie. Słuchajcie, zrobiłbym amunicję do pindoletu. Tak, powiedzmy tyle, do karabinu na bank, i to sporo, bo bardzo jest jej mało. Złota rączka, odblokowane osiągnięcie. No dobra, 74 pociski, nawet 90 sobie wykraftuję. No i myślę, że to już pozwoli mi nawiązywać jakąś tam walkę z takimi monstrami w przyszłości. Ewentualnie jeszcze jednego mołotowa zrobimy. No i myślę, że będzie dobrze. Jestem jakkolwiek pozytywnie nastawiony do realiów owego tytułu w przyszłości. Jakoś to ogarniemy, myślę. Będzie pan zadowolony. I tym pozytywnym akcentem dzisiaj się z wami pożegnam. Materiał jaki był, taki był. No ale myślę, że też coś żeśmy zrobili. Jakoś tam żeśmy się o te parę milimetrów popchnęli w rozwoju i przybliżyli tym samym do ujrzenia liter końcowych w owym tytule. Do czego w ogóle mi nie tak spieszno, bo tytuł mi się podoba. A skoro mi się podoba, to czemu mam wypatrywać liter końcowych, prawda? To raczej bym się skupił na tym, żeby był jak najdłuższy, jak to tylko możliwe. Ale dobra, na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Widzimy się w przyszłości na moim kanale. Cześć, ludziska!